Anna Przybylska zmarła 8 lat temu. Byliśmy przy jej grobie. Są róże i poruszający napis. Tak bardzo chciała żyć, ale rak trzustki nie dał jej szans. Nie pomogła operacja, a potem leczenie w Szwajcarii. Anna Przybylska, 35 lat. Odeszła w domu, otoczona rodziną. Był 5 października 2014 roku, właśnie mija 8 lat od śmierci uwielbianej przez widzów aktorki. Jej grób zawsze zdobią świeże kwiaty i znicze. O Ani pamiętają nie tylko najbliżsi, ale i wielu jej fanów. Anna Przybylska była aktorką, modelką, ale przede wszystkim mamą. Z Jarosławem Bieniukiem mają 3 dzieci, Oliwię, Szymona i Jana. Rocznica śmierci Anny Przybylskiej. Najmłodszy syn prawie nie pamięta mamy. Przed oczami ma tylko jeden obraz. Aktorka na każdym kroku podkreślała, jak ważne są dla niej dzieci. Najmłodszy, Janek, miał 3 lata, gdy stracił mamę. Chłopczyk niemal jej nie pamięta. Ma tylko jeden obraz mamy przed oczami. Jasiu, mało pamięta. Pamięta mamę tylko z ufarbowanymi włosami, jak wychodziła z łazienki i to jedno wspomnienie utkwiło mu w głowie. Mówiła w wywiadzie dla Faktu Krystyna Przybylska. Aktorka pochowana jest na cmentarzu w Gdyni Oksywiu. Kiedy jest pogoda, często siadam na ławce, słychać syreny okrętów, można sobie porozmyślać, bo to piękne miejsce. Bólu nic nie zagłuszy. Nie ma gorszego niż strata dziecka. Dlatego ciągle pracuję, na pół etatu, póki jeszcze mogę. Chcę nieść pomoc, a nie wsłuchiwać się w siebie, podkreśla pani Krystyna. 7 października do kin wchodzi film o uwielbianej przez widzów aktorce. Bardzo często przychodzi tu z wnukami. Kiedy przychodzę tu z wnukami, to idę do mojego szwagra, a ich zostawiam? Stoją wtedy przy grobie, trzymają się za ręce. Zostawiam ich, żeby sami porozmyślali. Każdy z nich na swój sposób przeżywa śmierć Ani. Cieszę się jednak, że mam blisko wnuki, dodaje mama aktorki. W tym roku ten grób zapewne znów odwiedzi mnóstwo osób. Wszystko za sprawą dokumentu Ania, który 7 października wchodzi do kin? Już w środę przed południem grób aktorki zdobiły piękne róże i świeżo zapalone znicze. Jedną z wiązanek przystrojono poruszającym napisem, na zawsze w naszej pamięci. Anna Przybylska zdobyła popularność dzięki roli Marylki w serialu TVP2 Złotopolscy i komediowym serialu Daleko od Noszy. Dzięki swojej urodzie i pogodnemu charakterowi była jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Zagrała też w takich filmach jak Sezon na Leszcza, Sęp, Kariera Nikosia Dyzmy. W listopadzie 2000 i w czerwcu 2002 wystąpiła w sesjach zdjęciowych dla magazynu Playboy. W maju 2013 została kobietą dekady glamour. Jej ostatnia rola? Zagrała w filmie Jacka Bromskiego Bilet na Księżyc.